Ten wykład oglądasz jedynie dzięki finansowemu wsparciu widzów. Tłumaczenie Łukasz Ostrowski czyta Samuel Bukowski. Usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Pastor Steven Bohr w serii wykładów pod tytułem Mateusza 24. Wykład pierwszy. Siedem wielkich prawd o Mateusza 24. Dziś rozpoczynamy nowe studium proroctw biblijnych. Istnieją różne sposoby podejścia do badań proroctw biblijnych, zwłaszcza proroctw o czasach końca. Chcę się z wami podzielić niektórymi z tych sposobów. Przede wszystkim mamy podejście tematyczne. W jaki sposób studiujemy proroctwa biblijne? Cóż, jeśli spojrzycie na książkę wydarzenia czasów końca, która została napisana przez Ellen White, zauważycie, że każdy rozdział dotyczy kolejnego wydarzenia z biblijnych proroctw czasów ostatecznych. Zatem, zasadniczo to, co kompilatorzy robią w tej książce, polega na tym, że biorą z pism Ellen White różne aspekty proroctw biblijnych, a następnie układają je w porządku chronologicznym. Wiecie, to samo możemy zrobić z Biblią. Możemy wziąć różne teksty z różnych miejsc Biblii i ułożyć je w porządku chronologicznym, tak jak będą miały miejsce wydarzenia na samym końcu. Innym sposobem badania proroctw biblijnych jest porównanie Księgi Rodzaju z Księgą Objawienia. Nagrałem serię zatytułowaną Rozszyfrowanie Kodu Księgi Rodzaju i pokazałem tam, że historie w Księdze Rodzaju to nie tylko historie, ale to również proroctwa. Na przykład Jezus powiedział, jak było za dni Noego, tak będzie i przy przyjściu syna człowieczego. Powiedział też, jak było za dni Lota, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Werset z Księgi Rodzaju 3:15 jest rozwijany w całym Piśmie Świętym, a jego kulminacją jest dwunasty rozdział Objawienia. Mamy też historię o Kainie i Ablu. Ta historia pokazuje w miniaturze wielki ostateczny konflikt i kwestie w konflikcie, którymi są posłuszeństwo Bogu i oddawanie czci w sposób, który nakazał Bóg. Innym sposobem studiowania proroctw biblijnych są księgi Daniela i objawienia. Problem w tym, że żadna z tych ksiąg nie jest ułożona chronologicznie, co oznacza, że musimy przestudiować te proroctwa i sprawdzić, gdzie w historii pasuje każde wydarzenie. Na przykład drugi rozdział Daniela powtarza się w rozdziale siódmym, a następnie w ósmym i dziewiątym, a końcowe rozwinięcie następuje w rozdziałach dziesiątym do dwunastego. Zatem to nie jest tak, że zaczynasz od pierwszego wersetu pierwszego rozdziału Daniela, aż dochodzisz do trzynastego wersetu dwunastego rozdziału i masz wszystkie wydarzenia w porządku chronologicznym. Księga objawienia jest jeszcze bardziej złożona, ponieważ są tam przedsmaki i retrospekcje, cofasz się do historii, a następnie przenosisz się do wydarzeń z czasów ostatecznych. Dlatego jednym z kluczowych czynników podczas studiowania księgi objawienia jest dekodowanie jej literackiej struktury. Zatem nie wszystkie wydarzenia związane z czasem końca są ułożone w porządku chronologicznym, począwszy od pierwszego wersetu pierwszego rozdziału objawienia, a kończąc na rozdziale dwudziestym drugim. Innym podejściem do proroctw biblijnych są przypowieści Jezusa. Kilka lat temu przeprowadziłem w naszym studiu szkołę teologiczną Kotwica i studiowaliśmy wymiar czasów ostatecznych w przypowieściach Jezusa. Kiedy przygotowywałem podręcznik lub konspekt do tych zajęć, byłem zdumiony liczbą przypowieści Jezusa, które mają bezpośredni związek z wydarzeniami w czasach końca. Wspomnę tylko o niektórych z nich. Dziesięć panien. W tej historii mamy do czynienia z zamknięciem drzwi czasu próby. Talenty, czyli ostateczne rozliczenie końca, gdy Bóg spojrzy na to, co zrobiliśmy z talentami, które nam dał. Mamy przypowieść o owcach i kozłach, która jest obrazem sądu ostatecznego. Mamy człowieka, który wkradł się do komnaty weselnej bez szaty. Oczywiście odnosi się to do sądu śledczego. Zatem mamy różne podejścia do proroctw biblijnych. Można przyjąć podejścia tematyczne można wziąć Księgę Rodzaju i sprawdzić, jaki ma ona związek z Księgą Objawienia można studiować proroctwa biblijne z perspektywy Daniela i objawienia choć trzeba przyjrzeć się strukturze każdej z nich i możesz studiować wydarzenia z czasów końca z perspektywy przypowieści Jezusa. Ale w serii, którą zaczynamy dzisiaj, przyjrzymy się jednemu szczególnemu sposobowi, a mianowicie studiowaniu biblijnych proroctw o czasach ostatecznych z perspektywy 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Mateusza 24 jest szczególnie znaczącym rozdziałem, gdy studiujemy proroctwa biblijne, a to dlatego, że rozdział ten jest ułożony w ścisłym porządku chronologicznym. Innymi słowy, wszystkie główne wydarzenia czasów końca są przedstawione w sposób, w jaki będą miały miejsce, jedno po drugim, w ścisłym porządku chronologicznym. Zatem na naszych dzisiejszych zajęciach będziemy studiować siedem wielkich prawd na temat 24 rozdziału Ewangelii Mateusza. Punkt numer jeden: Przestudiowanie 24 rozdziału Mateusza jest niezwykle ważne. Chcę przeczytać wypowiedź, którą znajdujemy w książce Słudzy Ewangelii na stronie 148. Dotyczy ona znaczenia Mateusza 24, oto co jest tam napisane. 24 rozdział Ewangelii Mateusza został mi przedstawiony raz za razem jako coś, co powinno znaleźć się w centrum uwagi wszystkich. Obecnie żyjemy w czasie, kiedy przepowiednie zawarte w tym rozdziale wypełniają się. Niech nasi kaznodzieje i nauczyciele wyjaśniają te proroctwa tym, których nauczają. Niech usuną skazań sprawy o mniejszym znaczeniu i przedstawiają prawdy, które decydują o przeznaczeniu dusz. Jakie są więc główne punkty, które znajdujemy w tym konkretnym cytacie? Przede wszystkim Ellen White wielokrotnie widziała, że należy dokładnie przestudiować rozdział 24 Mateusza. Następnie powiedziała również, że wydarzenia z Mateusza 24 właśnie się wypełniają. Radzi naszym kaznodziejom i nauczycielom, aby wyjaśniali te proroctwa tym, których pouczają. Poinstruowała także nauczycieli i duchownych, aby odłożyli na bok sprawy o mniejszym znaczeniu i głosili kazania na tematy związane z przeznaczeniem dusz. I oczywiście mówi ona o Mateusza 24. Ten rozdział ma coś wspólnego z ostatecznym przeznaczeniem dusz. To punkt numer jeden. Studiowanie i nauczanie Mateusza 24 ma ogromne znaczenie, jest sprawą życia i śmierci. Drugą kwestią, którą chcę się podzielić, drugą wielką prawdą z 24 rozdziału Mateusza jest to, że rozdział ten nie został napisany przede wszystkim dla ludzi świeckich, aby im pokazać, że znaki czasu wskazują, że przyjście Jezusa jest bardzo bliskie. Celem nie jest przede wszystkim pokazanie niewierzącym, że wydarzenia w świecie politycznym, gospodarczym, społecznym i religijnym wskazują, że koniec jest bliski i że Jezus wkrótce przyjdzie na obłokach nieba. Nie zrozumcie mnie źle. Nie ma nic złego w głoszeniu kazań ewangelizacyjnych, korzystając z Mateusza 24. Jednak głównym celem tego rozdziału jest tak naprawdę uchronienie ludu Bożego przed zwiedzeniem na końcu czasów. Innymi słowy jest to przede wszystkim przesłanie dla ludu Bożego, dla tych, którzy wyznają, że podążają za Panem, a nie przesłanie dla całego świata. Zapytacie, a skąd to wiemy? Cóż, przyjrzyjmy się kilku wersetom z 24 rozdziału Mateusza, które pokazują, że chodzi tu konkretnie o Boży lud. Powtórzę jeszcze raz, zanim przeczytam te wersety, że Jezus powiedział swoim naśladowcom, że szatan będzie próbował ich oszukać, zniechęcić, prześladować i zabijać, aby stracili wiarę. Zatem celem tego rozdziału jest zachęcenie ludu Bożego, aby wytrwał pośród prób i ucisków. Teraz zwróćcie uwagę na wersety, które wskazują, że ten rozdział dotyczy przede wszystkim tych, którzy wyznają, że podążają za Panem i służą Mu. Mateusza, rozdział 24 i werset 4. Jezus wygłasza tę mowę do swoich uczniów. Są sami na górze oliwnej, jest tam napisane, a Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: Uważajcie, aby was nikt nie zwiódł. Jezus mówi do swoich uczniów: Upewnijcie się, że nikt was nie zwiedzie. Kolejny werset, rozdział 24 i werset 5. Jezus mówi: Bo wielu przyjdzie w imieniu moim. Więc zauważcie, że muszą być to chrześcijanie, ponieważ przychodzą w imieniu Jezusa. A zatem, bo wielu przyjdzie w imieniu moim i będą mówić, ja jestem Chrystus i wielu zwiodą. Jezus mówi, wielu przyjdzie w imieniu Jezusa i wielu zwiodą i mówi do swoich uczniów, uważajcie, żebyście nie zostali zwiedzeni. Mateusza 24, wersety 15 i 16. Biorę tylko próbkę tekstów z 24 rozdziału Mateusza, które pokazują, że ten rozdział jest dany szczególnie tym, którzy wyznają, że podążają za Jezusem aby uchronić ich przed zwiedzeniem i ich zachować. Mateusza 24, wersety 15 i 16 mówią o obrzydliwości spustoszenia. Kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel stojącą w miejscu świętym, kto czyta niech rozumie, a następnie niech ci, którzy są w Judei uciekną w góry, ten, który jest na dachu niech nie schodzi, aby coś zabrać ze swojego domu. To werset 17. Zatem ci, którzy byli w mieście, ujrzawszy pewien znak, mieli uciekać z miasta. Niewierzący nie będą wiedzieć, co to był za znak, ale wierzący będą wiedzieć, co to za znak. Raz jeszcze, znak jest dla tych, którzy wierzą w Jezusa, aby nie pozostali w mieście i uciekli, zanim miasto zostanie zniszczone. Następnie mamy Mateusza 24, wersety od 23 do 25. Jezus ponownie przemawia do swoich uczniów. W rozdziale 24 i wersecie 23 znajdujemy A jeśli wam ktoś powie, to znaczy uczniom, oto tu jest Chrystus, albo tam, nie wierzcie. Nie wierzcie w to, bo powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych. Zatem jeszcze raz zwróćcie uwagę. Jezus mówi, jeśli ktoś wam powie, oto Chrystus, potem mówi, że szatan próbuje zwieść nawet wybranych, a potem Jezus w końcu mówi, oto przepowiedziałem wam moi naśladowcy, moi uczniowie. Teraz pytanie brzmi: kim są wybrani? Cóż, wybranymi są ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana? Zwróćcie uwagę na rozdział 8 listu do Rzymian, wersety 33 i 34. W tym miejscu apostoł Paweł napisał: Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej z martwych wstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Zauważcie, wybrani to ci, którzy zostali usprawiedliwieni, i ci, za którymi wstawia się Jezus Chrystus. Mógłbym wam pokazać w wielu innych miejscach 24 rozdziału Mateusza i 25 rozdziału Mateusza, że rozdziały te skupiają się na Ludzie Bożym. Bóg chce przez to kazanie powiedzieć swojemu ludowi: Nie dajcie się zwieść. Nie poddawajcie się, gdy jesteście prześladowani. Trzymajcie się. Trzecią kwestią, którą chcę się z wami podzielić, jest to, że musimy przestudiować wszystkie trzy relacje z Ewangelii, aby uzyskać pełny obraz wydarzeń w czasach końca. Widzicie to kazanie Jezusa w 24 rozdziale Mateusza, znajduje się także w 13 rozdziale Marka i 21 rozdziale Łukasza. Co oznacza, że jeśli chcemy uzyskać pełny obraz, musimy spojrzeć nie tylko na 24 rozdział Mateusza, ale także 13 rozdział Marka i 21 rozdział Mateusza. Zapytacie, dlaczego musimy porównywać wszystkie trzy Ewangelie, skoro jest to to samo kazanie? Powodem jest to, że Łukasz przedstawia szczegóły, których nie ma Marek, a Marek przedstawia detale, których nie ma Mateusz. Innymi słowy, gdy spojrzysz na wszystkie trzy Ewangelie, uzyskasz pełny i kompletny obraz tego, czego Jezus chciał nauczyć na temat wydarzeń w czasach końca. Pozwólcie, że podam Wam kilka przykładów tego, jak ważne jest uwzględnienie wszystkich trzech Ewangelii razem. Mateusza rozdział 24 i werset 7 brzmi następująco: Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, a w różnych miejscach nastanie głód, zaraza i trzęsienia ziemi. Zatem ten werset mówi, że będą trzęsienia ziemi. Łukasza 21,11 zawiera dodatkowy szczegół. Tutaj Łukasz zapisuje kazanie, które wygłosił Jezus. I oto co zapisał. I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba. Zauważcie, Mateusz mówi o trzęsieniach ziemi, a Łukasz o wielkich trzęsieniach ziemi. Może się to wydawać przypadkowym szczegółem, ale ważne jest, aby uzyskać pełny obraz. Nie tylko trzęsienia ziemi, ale także wielkie trzęsienia ziemi. Zwróćcie uwagę na rozdział 13, werset 8 Ewangelii Marka. Jest tam szczegół, którego nie ma Mateusz. W Marka 13 i wersecie 8 jest napisane Albowiem naród powstanie przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. W różnych miejscach będą trzęsienia ziemi i nastanie głód i to jest w Biblii króla Jakuba i nowej Biblii króla Jakuba i rozruchy. Tego nie ma w Ewangelii Mateusza ani w Ewangelii Łukasza. Będą rozruchy. Co oznacza to słowo? Według leksykonów oznacza to zamieszki, innymi słowy wstrząsy społeczne, jakie obserwujemy dzisiaj. Jest ono użyte na przykład w piątym rozdziale Jana w wersetach czwartym i siódmym w odniesieniu do wzburzenia wód w sadzawce Bethesda. Innymi słowy, w społeczeństwie miały nastąpić zamieszki, miały nastąpić niepokoje i inne zjawiska, jakie widzieliśmy na świecie w ciągu ostatnich kilku lat. Zatem Marka 13, werset 8 dodaje szczegół, który jest bardzo ważny w studiowaniu rozdziału 24 Ewangelii Mateusza. Teraz zwróćmy uwagę na Mateusza 24, wersety 9 i 10. Czytamy tam: Wtedy wydawać was będą, po raz kolejny chodzi o naśladowców Jezusa, na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do Was dla imienia Mego. Zatem ci, którzy są prześladowani, są chrześcijanami, ponieważ noszą imię Jezusa. A następnie werset dziesiąty mówi: I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Zatem te dwa wersety w Mateusza 24, 9 i 10 mówią o ucisku. Ludzie powstaną, aby zabić wiernych. Wierni będą znienawidzeni przez wszystkie narody ze względu na imię Chrystusa, a potem jest napisane, że wielu się zgorszy w tym czasie i będą się wzajemnie zdradzać i nienawidzić. W Mateusza 24 wersetach 9 i 10 nie jest powiedziane, kto będzie kogo nienawidzić. Dlatego pomocne będzie dla nas przyjrzenie się analogicznemu fragmentowi z Marka 13 wersetów od 11 do 13. Łukasz daje nam znacznie więcej szczegółów, podobnie jak Ewangelia Marka. Zwróćmy więc uwagę na Ewangelię Marka, rozdział 13 wersety od 11 do 13. A gdy Was aresztują i wydadzą, nie martwcie się wcześniej ani nie planujcie z góry, co będziecie mówić. Ale cokolwiek Wam będzie dane w tej godzinie, mówcie to, bo nie Wy mówicie, ale Duch Święty. Zauważcie więc, że kiedy Boży ludzie zostaną wydani, kiedy zostaną aresztowani, zostaną postawieni przed przywódcami politycznymi, przed królami i władcami i będą musieli mówić to, w co wierzą, będą musieli złożyć zeznania, to jest powiedziane: Nie martw się o to, co masz mówić, ponieważ Duch Święty oświeci Twój umysł i powie Ci, co masz powiedzieć. I zauważcie, że werset dwunasty mówi nam, kto kogo będzie nienawidził. W Mateusza 24 jest napisane po prostu, wielu się zgorszy, będzie się nawzajem zdradzać i nienawidzić. Marek dodaje jednak kilka bardzo interesujących szczegółów. Werset dwunasty rozdziału trzynastego Marka mówi I wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna, i powstaną dzieci przeciwko rodzicom, i przyprawią ich o śmierć. I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego, ale kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. To dodaje wiele szczegółów. Lud Boży będzie znienawidzony nie tylko przez osoby z zewnątrz. Tutaj jest napisane i wyda na śmierć brat brata, a ojciec syna. I powstaną dzieci przeciwko rodzicom i przyprawią ich o śmierć. Ewangelia Marka mówi nam więc, kto kogo będzie nienawidził. Mateusz po prostu mówi nam, że niektórzy się zgorszą, będą się wzajemnie zdradzać i nienawidzić. Podam wam jeszcze jeden przykład z 24 rozdziału Mateusza, w którym ważne jest porównanie pozostałych dwóch Ewangelii. Zwróćcie uwagę na rozdział 24 i werset 15. Odnosi się to do obrzydliwości spustoszenia. Jest tam napisane, tam mówi Jezus kiedy więc ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym, więc zwróćcie uwagę obrzydliwość spustoszenia stoi w miejscu świętym. Kto czyta, niech rozumie. Ewangelia Marka formułuje to nieco inaczej, bardzo podobnie, ale różni się tylko szczegółem. Marka 13, werset 14 mówi, gdy tedy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, i zamiast powiedzieć, stojącą w miejscu świętym, mówi, stojącą tam, gdzie stać nie powinna. Zatem Mateusz mówi, stojącą w miejscu świętym, a Marek mówi, stojącą tam, gdzie nie powinna. Kto czyta, niech uważa. Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry. Łukasz przedstawia to, co powiedział Jezus w zupełnie innym świetle. W Ewangelii Łukasza jest napisane w rozdziale 21 i wersecie 20: Gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jej zburzenie. Zatem obrzydliwością spustoszenia jest to, że wojska otoczyły Jerozolimę. Niesamowite. Gdy więc porównasz wszystkie trzy Ewangelie, zauważysz, że obrzydliwość spustoszenia pojawia się w miejscu świętym, tam, gdzie nie powinna, a obrzydliwość spustoszenia ma miejsce wtedy, gdy Jerozolima była otoczona przez wojska. Teraz musimy zauważyć w Łukasza rozdziale 21, wersecie 20 kilka szczegółów. Przede wszystkim miejscem świętym jest obszar poza murami miasta. Spytacie, a skąd to wiemy? Cóż, ponieważ jest napisane, gdy zaś ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, więc obrzydliwość spustoszenia jest poza murami miasta. Po drugie, zauważamy, że obrzydliwością spustoszenia jest oblężenie Jerozolimy, a nie jej zniszczenie, że spustoszenie jest zniszczeniem. Obrzydliwość jest czymś, co można zobaczyć przed zniszczeniem. Teraz zwróćmy uwagę na punkt czwarty w naszym pierwszym studium 24 rozdziału Mateusza. Punkt czwarty jest taki, że 24 rozdział Mateusza ma dwojakie wypełnienie. Innymi słowy, ma podwójne wypełnienie: jedno w zniszczeniu Jerozolimy, a drugie w wydarzeniach, które będą miały miejsce na samym końcu czasów. Powiecie, skąd to wiemy? Cóż, musimy przejść do Mateusza 24, wersetów od pierwszego do trzeciego. Zacznijmy od wersetu pierwszego. A gdy Jezus opuszczał świątynię i odchodził, w ten sposób Jezus po raz ostatni opuszcza świątynię. Przystąpili uczniowie jego, aby mu pokazać zabudowania świątyni. Bez wątpienia robiły ogromne wrażenie. Niektóre z tych kamieni ważyły od 50 do 60 ton. Były ogromne. A uczniowie chcą zaimponować Jezusowi. Pokazują mu świątynne zabudowania, tak jakby Jezus nigdy wcześniej ich nie widział. Werset drugi: A on odpowiadając, rzekł do nich: Czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. I teraz uczniowie są naprawdę zaskoczeni. Mówią, ani jeden kamień nie pozostanie z tej masywnej świątyni? Co Jezus miał na myśli? Dlatego teraz zadają Jezusowi dwa pytania. To jest ważne, dwa pytania. Przejdźmy do wersetu trzeciego. Zatem gdy siedział na Górze Oliwnej, podeszli do niego uczniowie i pytali na osobności, powiedz nam, kiedy to się stanie? Co mieli na myśli, mówiąc, kiedy to się stanie? Mówili o zniszczeniu świątyni. Ale teraz zadają kolejne pytanie. Drugie pytanie pojawia się także w wersecie trzecim. Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Mówią więc, jaki jest znak zniszczenia świątyni? I jaki będzie znak końca świata i Twojego przyjścia? Uczniowie rozumieli, że oba te wydarzenia nastąpią w tym samym czasie. Jezus rozumiał, że nie nastąpi to w tym samym czasie, więc to, co zrobił, polegało na tym, że faktycznie użył zniszczenia Jerozolimy jako symbolu, typu lub ilustracji większego zniszczenia, które nastąpi na końcu czasów. Chcę teraz przeczytać pewne wypowiedzi, a jest ich wiele, i chcę je przeczytać, aby poruszyć bardzo ważną kwestię. Widzicie, jak już zauważyliśmy w Mateusza 24, od 1 do 3, są dwa pytania, dwa wydarzenia. Zniszczenie Jerozolimy i koniec wieku, lub koniec świata. Jezus potraktuje zniszczenie Jerozolimy jako typ lub makietę wydarzeń, które doprowadzą do zagłady świata. Ellen White wielokrotnie podkreśla to w swoich pismach. Chcę przeczytać kilka z jej wypowiedzi: Wydarzenia czasów końca, strona 18. Chrystus ostrzegł swoich uczniów o zniszczeniu Jerozolimy i znakach, które mają nastąpić przed przyjściem syna człowieczego. A potem podaje ten bardzo ważny szczegół. Cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest proroctwem dotyczącym wydarzeń poprzedzających to wydarzenie. Jakie to wydarzenie? Cóż właśnie powiedziała? Znaki, które mają nastąpić przed przyjściem Syna Człowieczego. A zatem cały 24 rozdział Ewangelii Mateusza jest proroctwem dotyczącym wydarzeń poprzedzających to wydarzenie, a zniszczenie Jerozolimy jest używane do przedstawienia ostatniego, wielkiego zniszczenia świata przez ogień. A zatem mówi ona, że zniszczenie Jerozolimy jest typem większego zniszczenia na końcu czasów, a wydarzenia, które doprowadziły do zniszczenia Jerozolimy, są typami wydarzeń, które doprowadzą do zagłady świata. Wielki Bój strona 25. Proroctwo, które wypowiedział, miało dwojakie znaczenie. Choć zapowiadało zniszczenie Jerozolimy, było także zapowiedzią grozy ostatniego wielkiego dnia. Zauważcie, miało to dwojakie znaczenie. Zniszczenie Jerozolimy było zapowiedzią grozy ostatniego wielkiego dnia. Życie Jezusa, strona 743. Od upadku Jerozolimy myśli Jezusa skierowały się w stronę szerszego sądu. W zagładzie zatwardziałego miasta widział symbol ostatecznej zagłady, która miała przyjść na świat. Zatem zauważcie, mówi ona, że zniszczenie Jerozolimy symbolizuje zniszczenie świata. Proroctwo ma dwojakie znaczenie. Zniszczenie Jerozolimy było zapowiedzią grozy Ostatniego Wielkiego Dnia. Rozdział 24 wskazuje na szerszy sąd. W zniszczeniu Jerozolimy widział symbol ostatecznego zniszczenia. Oto kolejny cytat. Życie Jezusa, strona 628. Jezus nie odpowiedział uczniom mówiąc osobno o zniszczeniu Jerozolimy i wielkim dniu Jego przyjścia. Innymi słowy, Jezus nie powiedział: To są znaki prowadzące do zagłady Jerozolimy, a to są znaki, które prowadzą do zagłady świata. Nie. Ellen White kontynuuje: splódł ze sobą opis tych dwóch wydarzeń. Gdyby odsłonił przed uczniami przyszłe wydarzenia tak, jak je widział, nie byliby w stanie znieść tego widoku. W miłosierdziu względem nich połączył. Zauważcie, że najpierw używa słowa splutu, a teraz mówi. W miłosierdziu względem nich połączył opis dwóch wielkich, przełomowych zdarzeń, pozostawiając uczniom samodzielne studiowanie ich znaczenia. Kiedy odniósł się do zniszczenia Jerozolimy, jego prorocze słowa sięgały poza to wydarzenie, aż do ostatecznej pożogi w tym dniu, kiedy pan powstanie ze swego miejsca, aby ukarać świat za jego nieprawość, kiedy Ziemia ujawni swą krew i nie będzie już więcej ukrywać swych zabitych. A potem następuje stwierdzenie: Cały ten wykład, nie część, cały ten wykład został dany nie tylko dla uczniów, ale i dla tych, którzy będą żyć wśród ostatnich scen historii tej ziemi. Oto kolejny cytat, Wielki Bój, strona 22. Chrystus widział w Jerozolimie symbol świata zatwardziałego w niewierze, buncie i spieszącym na spotkanie karzących sądów Bożych. A dalej kontynuuje ona: Jezus, patrząc na ostatnie pokolenie, widział: "Słuchajcie uważnie. Widział świat uwikłany w zwiedzenie podobne do tego, które spowodowało zniszczenie Jerozolimy." Grzech świata na końcu jest podobny do grzechu popełnionego przez naród żydowski. Spytacie, jakie jest podobieństwo? Mówi ona dalej: Wielkim grzechem Żydów było odrzucenie Chrystusa. Wielkim grzechem świata chrześcijańskiego będzie odrzucenie prawa Bożego, podstawy Jego rządów w niebie i na ziemi. Powiecie, przecież to są dwa różne grzechy. Odrzucenie Chrystusa i odrzucenie Jego prawa to są dwa różne grzechy. Nie, widzicie, prawo jest odzwierciedleniem charakteru Chrystusa, więc jak możesz mówić, że odrzucasz odzwierciedlenie charakteru Chrystusa, nie mówiąc, że jednocześnie odrzucasz Chrystusa? Prawo jest pisemną demonstracją tego, jaki jest charakter Chrystusa, więc jak możesz powiedzieć: Kocham Jezusa, ale prawo zostało przybite do krzyża? To po prostu nie ma sensu. Odrzucenie osobowego Jezusa jest w zasadzie tym samym, co odrzucenie odzwierciedlenia Jego charakteru w Jego świętym prawie. Wielki Bój strona 36. Prorocze słowa Zbawiciela na temat wyroku, który zapadł nad Jerozolimą, mają wypełnić się jeszcze raz, a tamto zniszczenie jest tylko bladym cieniem tego, które ma nadejść. Jeśli chcesz zobaczyć jak straszne były wydarzenia w Jerozolimie, przeczytaj dzieło Józefa Flawiusza, Wojna żydowska, albo pierwszy rozdział książki Wielki Bój. Powiecie, jak może być coś gorszego od tego, co Ellen White opisuje w tym rozdziale o zniszczeniu Jerozolimy? A mimo to Ellen White mówi tutaj, że to, co wydarzyło się w Jerozolimie, było jedynie bladym cieniem tego, co wydarzy się na końcu czasu. Kontynuujmy. W losach wybranego miasta możemy zobaczyć losy świata, który odrzucił Boże miłosierdzie i podeptał jego prawo. Jeszcze kilka wypowiedzi. Nauki z góry błogosławienia, strony 120 i 121. Zburzenie Jerozolimy jest obrazem końca historii świata. Proroctwa, które częściowo wypełniły się w zburzeniu Jerozolimy, znajdą swe bezpośrednie zastosowanie w czasie ostatecznym. Znajdujemy się na progu wielkich i uroczystych wydarzeń. W stanie takiego duchowego przesilenia, w jakim świat dotychczas jeszcze nie był. I ostatnie zdanie w tej kwestii, świadectwa dla kaznodziejów, strona 232. Ostrzeżenia, jakie Chrystus dał Jerozolimie, nie miały się na niej zakończyć. Sądy nad Jerozolimą były symbolem wydarzeń związanych z przyjściem Chrystusa w dniu Sądu Ostatecznego, kiedy zgromadzą się przed Nim wszystkie narody. Pośle swoich aniołów z potężnym dźwiękiem trąby i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata od jednego krańca nieba aż do drugiego. Zatem zupełnie jasno: zniszczenie Jerozolimy i wydarzenia, które do tego doprowadziły, symbolizują to, co wydarzy się na samym końcu czasów. Przypomnijmy to, co mówi Ellen White. Cały rozdział ma związek z powtórnym przyjściem Chrystusa. Zniszczenie Jerozolimy jest typem tego, co się wydarzy. Proroctwo ma dwojakie znaczenie. Zniszczenie Jerozolimy było zapowiedzią grozy Dnia Ostatecznego. Zniszczenie Jerozolimy wskazywało na szerszy sąd. Zniszczenie Jerozolimy było symbolem zagłady świata. Jezus połączył i splótł ze sobą zniszczenie Jerozolimy z tym, co stanie się na końcu czasów. Cały wykład dotyczy wydarzeń końca czasów. I tak dalej. Zatem oczywiście 24 rozdział Mateusza ma podwójne wypełnienie. Inaczej mówiąc, wskazywało to na zniszczenie Jerozolimy w roku 70 i wydarzenia, które do tego doprowadziły, a także w szerszej skali wskazuje na ostateczną zagładę świata. A teraz punkt numer 5 w naszym studium, ale najpierw przypomnijmy punkty, które przestudiowaliśmy do tej pory. Przede wszystkim proroctwo z 24 rozdziału Mateusza ma ogromne znaczenie. Musimy je studiować i go nauczać. Po drugie jest to przesłanie dla wyznawców Boga. Główny cel nie jest przeznaczony dla świata w ogólności, ani dla ludzi świeckich, chociaż możemy go użyć, aby pokazać, że znaki wskazują, że Jezus wkrótce przyjdzie. Celem tego rozdziału jest to, aby lud Boży wytrzymał i nie był zwiedziony, żeby się nie poddał. Punkt numer 3. Musimy studiować wszystkie trzy Ewangelie razem: Mateusza 24, Marka 13 i Łukasza rozdział 21. Punkt numer 4. Mateusza 24 ma dwojakie wypełnienie. Przejdźmy teraz do punktu 5, a ten jest szczególnie ważny. Wydarzenia z 24 rozdziału Mateusza są ułożone w ścisłym porządku chronologicznym. Więc jeśli chcesz wiedzieć jaka będzie kolejność wydarzeń w czasach Końca, znajdziesz je w Mateusza rozdziale 24. Różni się to od przypowieści Jezusa tym, że każda przypowieść dotyczy innego aspektu wydarzeń czasów końca. Różni się to od studiowania księgi rodzaju i objawienia, ponieważ historie w księdze rodzaju dotykają różnych elementów wydarzeń z czasów końca. Musisz więc ułożyć wszystkie historie w porządku chronologicznym, w którym będą miały miejsce wydarzenia. Zatem wyjątkowym sposobem studiowania 24 rozdziału Mateusza jest fakt, że rozdział ten jest ułożony w porządku chronologicznym. Zapytacie, pastorze Bor, ale skąd wiesz, że 24 rozdział Mateusza jest ułożony w porządku chronologicznym? Cóż, z powodu kilku wyrażeń czasowych użytych w tym rozdziale. Zwróćmy uwagę na kilka z nich. Tak naprawdę przyjrzymy się wszystkim wyrażeniom czasowym w tym rozdziale. Mateusza rozdział 24 i werset 6. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Następnie zwróćcie uwagę na werset siódmy: Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mur, a miejscami trzęsienia ziemi. I teraz pojawia się wyrażenie czasowe, ale to wszystko dopiero początek boleści. I potem mamy bardzo ważne słówko używane w całym rozdziale. W 24 rozdziale Mateusza zostało ono użyte 9 razy. Marek i Łukasz używają tego słowa tylko 4 razy, ale w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza to słówko zostało użyte 9 razy. Jest to wyrażenie czasowe. Co to jest? To słowo wtedy. Jest to greckie słowo tote. Co oznacza tote? Będę czytać ze słownika egzegetycznego Nowego Testamentu. Oto definicja tote. W znaczeniu później wprowadza to, co natychmiast następuje czasowo. Innymi słowy dzieje się to, potem to, potem to, a potem to. Innymi słowy zdarzenia, które występują w porządku chronologicznym. Zwróćmy uwagę na werset dziewiąty. To słowo jest użyte. Po wspomnieniu o wojnach i pogłoskach wojennych, o narodzie przeciwko narodowi i królestwu przeciwko królestwu, głodzie, zarazie i trzęsieniach ziemi w różnych miejscach i stwierdzeniu, że to początek boleści, werset dziewiąty zaczyna się słowami wtedy. Innymi słowy istnieje związek pomiędzy wszystkimi tymi katastrofami w społeczeństwie, a tym, co dzieje się w wersecie dziewiątym. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. A potem w wersecie dziesiątym znowu pojawia się to słowo. Wtedy, to znaczy, kiedy ludzie będą wydawani na śmierć przez swoich wrogów, wtedy wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. Innymi słowy, wielu porzuci wiarę w wyniku prześladowań. Następnie zauważamy w wersecie 11, wtedy powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. W naszym studium zauważymy, że wielu z tych, którzy porzucili przesłanie, gdy nadeszło prześladowanie, stało się następnie fałszywymi prorokami, oskarżającymi wierny lud Boży przed trybunałami, przed przywódcami politycznymi. A następnie chcę, żebyście zauważyli, gdzie zostało użyte to słowo. Werset czternasty: I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec. Zatem zauważcie, że macie głoszenie Ewangelii, i wtedy następuje koniec. Zwróćcie również uwagę na werset dziewiętnasty: Nie użyto słowa wtedy, ale mamy tu wyrażenie czasowe. Właściwie to przejdźmy do wersetu 15. Jest tam napisane, gdy więc ujrzycie na miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech rozumie, wtedy niech ci, którzy są w Judei, uciekają w góry. Zatem zauważcie jeszcze raz, słowo wtedy. Ucieczka następuje, gdy widać znak. Jeszcze raz porządek chronologiczny. Potem przechodzimy do wersetu dziewiętnastego. Jest tam napisane biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. To jest w dniach wielkiego ucisku, kiedy lud Boży uciekł. A następnie w wersecie dwudziestym ponownie użyto słowa wtedy, wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. Zatem zauważcie, że macie znak. Lud Boży ucieka, a potem czeka was nie tylko ucisk, o którym mowa w wersecie 9, ale także wielki ucisk. Następnie chcę, żebyście ponownie zwrócili uwagę na werset 21. Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd i nie będzie. A potem w środku ucisku, po rozpoczęciu ucisku, po ucieczce ludu Bożego, w wersecie 23 jest napisane, gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Ellen White opisuje to jako fałszywe powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. Szatan podrobi powtórne przyjście Jezusa. Jest o tym mowa w drugim rozdziale drugiego listu do Tesaloniczan. Zatem zauważcie, że macie obrzydliwość spustoszenia, co jest znakiem. Lud Boży ucieka, potem następuje wielki ucisk, a w środku ucisku szatan będzie podrabiać drugie przyjście Chrystusa. To wersety od 23 do 27, a potem, co ciekawe, w wersecie 28 jest napisane, bo gdzie jest padlina, tam zlatują się orły. Zajmiemy się tym trochę później. Zwróćcie uwagę na werset 29, a zaraz po udręce owych dni, zwróćcie uwagę, ponownie ma to miejsce jako łańcuch wydarzeń w porządku chronologicznym. A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. W wersecie 30 ponownie użyto tego samego słowa: wtedy. Wtedy ukaże się na niebie znak syna człowieczego, i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą syna człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. Następnie w wersecie 31 jest napisane: I pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Najwyraźniej Mateusza 24 przedstawia wydarzenia związane z czasem końca w porządku chronologicznym. Teraz przejdźmy do punktu szóstego. To szczególnie ważny punkt. Jeśli chcecie najlepszego komentarza, jaki kiedykolwiek napisano do 24 rozdziału Mateusza, przeczytajcie książkę Ellen White pod tytułem Wielki Bój. Widzicie, rozdział 24 Mateusza zaczyna się od zniszczenia Jerozolimy, a kończy przyjściem Chrystusa. Jeśli przeczytacie książkę Wielki Bój, przekonacie się, że pierwszy rozdział Wielkiego Boju dotyczy zniszczenia Jerozolimy, a wydarzeniem końcowym jest powtórne przyjście Chrystusa oraz millenium. Ale książka Wielki Bój wypełnia szczegółami wiele luk pomiędzy wielkimi wydarzeniami wspomnianymi w 24 rozdziale Mateusza. Książka Wielki Bój również jest ułożona w porządku chronologicznym. Innymi słowy, zaczyna się od zniszczenia Jerozolimy, następnie przesuwa się przez historię Kościoła, aż do wydarzeń w czasach ostatecznych, oszustw szatana i drugiego przyjścia Jezusa oraz zabrania Jego ludu do nieba, a potem tysiąclecia. Jeśli więc chcecie wypełnić luki w wielkich proroczych wydarzeniach, sekwencji proroczych wydarzeń, którą znajdujemy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza, musicie przeczytać książkę Wielki Bój, ponieważ jest to komentarz do Ewangelii Mateusza rozdziału 24. Tak na marginesie, jeśli chcesz otrzymać egzemplarz Wielkiego Boju podczas oglądania tej prezentacji, zachęcam Was do skontaktowania się z Secrets Unsealed. Mamy pod ręką mnóstwo egzemplarzy i możesz otrzymać jeden od nas. Ostatni punkt, punkt siódmy, jest taki, że kiedy w 24 rozdziale Mateusza używane jest słowo wy, nie odnosi się ono jedynie do pierwotnych odbiorców kazania Jezusa. Widzicie, słowo wy odnosi się do ludu Bożego przez cały czas historii, aż do samego końca czasów. Zauważycie, że w Mateusza 24 słowo wy jest użyte bardzo często. Zwróćmy uwagę na werset czwarty. Baczcie, aby was kto nie zwiódł. Potem mamy werset szósty, potem wy usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Następnie w wersecie dziewiątym mamy: Wtedy wydawać was będą na udrękę. Następnie werset piętnasty: Gdy więc wy ujrzycie na miejscu świętym obrzydliwość spustoszenia. Następnie mamy werset dwudziesty i jest tam napisane: Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. Werset 23. Gdyby wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Werset 25. Oto przepowiedziałem wam. Werset 26. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni. Następnie mamy werset 33. I jest tam napisane, tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Werset 42 Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż syn człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. Do kogo więc odnosi się tutaj słowo wy? Czy odnosi się to tylko do uczniów i wydarzeń, które doprowadziły do zniszczenia Jerozolimy? A może odnosi się to do wszystkich chrześcijan przez cały czas? Drodzy, to dotyczy wszystkich chrześcijan przez cały czas. Fakt, że Jezus powiedział to bezpośrednio swoim uczniom, nie oznacza, że nie odnosi się to do całego ludu Bożego na końcu czasów. Podam kilka przykładów, gdzie Jezus użył słowa wy, a chrześcijanie nie mają problemu ze stwierdzeniem, że słowo wy odnosi się do wszystkich chrześcijan wszystkich czasów. Mateusza, rozdział 28 i wersety od 18 do 20 zawierają tak zwaną formułę Chrztu. Tam Jezus powiedział: Raz jeszcze, werset 18 Mateusza 28. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Z kim on rozmawia? Z uczniami, prawda? Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. A oto ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Amen. Czy Jezus dał to wielkie zlecenie tylko swoim dwunastu uczniom? Cóż, jest napisane, że z nimi rozmawiał i że ja wam nakazałem, więc musi to dotyczyć tylko uczniów? Oczywiście, że nie. Odnosi się to do wszystkich chrześcijan przez wszystkie czasy. Zwróćcie uwagę na rozdział 14 Jana, wersety od pierwszego do trzeciego. Jezus w poprzednim rozdziale właśnie powiedział swoim uczniom, że odchodzi, a Piotr mówi: Chcę iść z Tobą. Jezus odpowiada: Cóż, Piotrze, teraz nie możesz iść ze mną, ale pójdziesz ze mną później. A Piotr mówi: Nie chcę iść za Tobą później, chcę iść teraz. Dlatego uczniów bardzo niepokoi myśl, że Jezus ich opuści, ponieważ spędzili z Nim trzy i pół roku, kochali Go i nie wyobrażali sobie nawet minuty życia bez obecności Chrystusa. Jezus wiedział więc, że byli zaniepokojeni. Zatem znajdujemy tutaj ten słynny fragment w Jana czternaście, wersetach od pierwszego do trzeciego. Jezus mówi tutaj do uczniów: Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie, wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym Wam, powiedział: Idę przygotować Wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. Zatem tylko uczniowie będą w Królestwie, prawda? Oczywiście, że nie. Traktujemy tę obietnice jako odnoszącą się do wszystkich chrześcijan ze wszystkich wieków. Jezus obiecuje zabrać do nieba cały swój lud, a nie tylko tych, do których zwracał się na początku. Podam jeszcze kilka przykładów. Jana 16, wersety 1 i 2. Jezus mówi do swoich uczniów, to wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli. Wyłączać was będą z synagog. Więcej nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę bożą. A oto moje pytanie. Czy jest to stwierdzenie, że tylko wierni wierzący, którzy istnieli w czasach Chrystusa, zostaną wyrzuceni z synagog? Czy też ten fragment mówi nam również, że na końcu wierni wierzący zostaną wyrzuceni z kościołów? Bo nie gromadzimy się dzisiaj w synagogach, gromadzimy się w kościołach. Oczywiście, wersety te opisujące prześladowania odnoszą się do wszystkich chrześcijan w każdym wieku. Jezus zanosił modlitwę do swojego ojca w ogrodzie Getsemane. Właściwie to jest to w drodze do ogrodu Getsemane. Te modlitwę można znaleźć w XVII rozdziale Jana. Jest to jego wielka modlitwa wstawiennicza za swoich uczniów. Mówi tam: Chcę, Ojcze, żeby ci byli jedno, tak jak ty i ja jesteśmy jedno. Ale modlił się tymi słowami nie tylko za swoich uczniów, ponieważ Jana, rozdział 17, wersety 20 i 21, mówią nam, że Jezus modlił się tą modlitwą za wszystkich, którzy uwierzą w wyniku świadectwa Jego uczniów. W Jana 17 wersetach 20 i 21 jest napisane, a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Zauważcie więc, że modlitwa wstawiennicza Chrystusa dotyczy nie tylko pierwotnych odbiorców, czyli uczniów, ale wszystkich wierzących ze wszystkich wieków. Oto zatem jest siedem punktów wprowadzających do studiowania 24 rozdziału Mateusza. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, którym się przyjrzymy. To niesamowite, gdy spojrzeć na sekwencję wydarzeń w tym rozdziale. Wskazuje on w szczegółach wielkie wydarzenia, które będą miały miejsce jedno po drugim na końcu czasów. Przyjrzymy się temu, jak odnosiło się to do wydarzeń, które doprowadziły do zniszczenia Jerozolimy, a następnie zajmiemy się z badaniem, w jaki sposób te wydarzenia były zapowiedzią lub typem większych wydarzeń globalnych na końcu czasów. Przyjrzyjmy się zatem siedmiu punktom, które dzisiaj przestudiowaliśmy. Po pierwsze, przestudiowanie rozdziału 24 Mateusza ma ogromne znaczenie. Ellen White pokazywano to wielokrotnie. Według niej spełniają się znaki z Mateusza 24. Kaznodzieje i nauczyciele powinni pouczać ludzi, korzystając z 24 rozdziału Mateusza, a kaznodzieje powinni pomijać sprawy o mniejszym znaczeniu i głosić o sprawach, które zadecydują o przeznaczeniu dusz. W tym przypadku, 24 rozdziale Mateusza. Po drugie, Mateusza 24 jest skierowany do tych, którzy twierdzą, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Nie skupiamy się na tym, co świeckie na świecie, chociaż możemy wykorzystać ten rozdział w ewangelizacji, aby pokazać światu, że znaki wskazują, że przyjście Jezusa jest bliskie, ale głównym celem jest to, aby lud Boży wytrzymał i pozostał wierny i nie dał się zwieść szatanowi na końcu czasów. Trzecią kwestią jest to, że musimy przyjrzeć się wszystkim trzem opisom. Musimy spojrzeć na rozdział 24 Mateusza, rozdział 13 Marka i rozdział 21 Łukasza, ponieważ Marek i Łukasz dodają szczegóły, których nie znajdziemy w rozdziale 24 Mateusza. Następnie zauważyliśmy, że rozdział 24 Mateusza ma podwójne wypełnienie. Innymi słowy, wypełniło się ono w zniszczeniu Jerozolimy i wydarzeniach, które do tego doprowadziły, oraz że będzie miało większe, globalne wypełnienie w wydarzeniach, które prowadzą do ostatecznego zniszczenia świata. Zauważyliśmy również i to jest punkt piąty że wydarzenia z 24 rozdziału Mateusza są ułożone w ścisłym porządku chronologicznym. Jedno wydarzenie następuje po poprzednim, potem następuje kolejne i kolejne, począwszy od zniszczenia Jerozolimy, a kończąc na zagładzie świata, powtórnym przyjściu Jezusa i zgromadzeniu Jego wybranych. Dlatego tak wspaniale jest studiować ten rozdział, ponieważ wszystko jest ułożone w porządku chronologicznym. Różni się to od studiowania proroctw z innych perspektyw, gdzie trzeba zebrać i zestawić różne wydarzenia w różnych fragmentach, a następnie umieścić je w porządku chronologicznym. Punkt szósty jest taki, że najlepszy komentarz do 24 rozdziału Mateusza znajduje się w książce Wielki Bój, napisanej przez Ellen White. Tak przy okazji, ta książka ma prawie 700 stron i komentuje jeden konkretny rozdział. Oczywiście zawiera wiele innych wersetów biblijnych potwierdzających te tezy, ale chronologia wielkiego boju jest tą samą sekwencją głównych wydarzeń, którą znajdujemy w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Jeśli chcesz więc uzyskać pełny obraz wszystkich wydarzeń, które mają miejsce pomiędzy wielkimi wydarzeniami, ułożonych w porządku chronologicznym, musisz zaopatrzyć się w egzemplarz książki Wielki Bój. Zestaw Mateusza 24, Marka 13 i Łukasza 21 po jednej stronie, a Wielki Bój po drugiej stronie i zobacz, gdzie książka Wielki Bój wypełnia luki pomiędzy wielkimi wydarzeniami opisanymi w 24 rozdziale Mateusza. Ostatnią kwestią jest to, że kiedy w dwudziestym rozdziale Mateusza użyte jest słowo wy, to nie odnosi się to tylko do pierwszych uczniów, do dwunastu, ale do wszystkich chrześcijan. Innymi słowy, wszystkim chrześcijanom grozi niebezpieczeństwo poddania się, gdy nadejdą prześladowania. Wszystkim chrześcijanom grozi niebezpieczeństwo, że zostaną zwiedzeni przez szatana. Wszyscy wierzący są kuszeni, aby rzucić ręcznik i poddać się. Celem tego rozdziału jest jednak to, aby lud Boży pozostał wierny, czujny, modlił się i pracował, wiedząc, że przyjście Jezusa jest bliskie. Dziękuję, że z nami byliście. Z niecierpliwością czekam na pełniejsze przestudiowanie tego rozdziału.